czwartek, 11 lipca, włodarze powiatu świebodzińskiego, gminy Zbąszynek wraz z przedstawicielami Świebodzińskiego Związku Kresowian, koło terenowe Kosieczyn, harcerzami oraz seniorami z dziennego domu Senior Wigor i mieszkańcami Zbąszynka oddali hołd ofiarom, składając kwiaty i zapalając znicze pod pomnikiem Źródło, który jest poświęcony pomordowanym mieszkańcom Kresu. Przypomnijmy, że 11 lipca minęło 76 lat od tak zwanej Krwawej Niedzieli podczas rzezi wołyńskiej. Była to kulminacja masowych zabójstw Polaków dokonywanych przez ukraińskich nacjonalistów. W sumie w latach 1943-45 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło około 100 tysięcy Polaków. Wydarzenia te przeszły do historii jako zbrodnia wołyńska. Tradycyjnie po uroczystościach przy pomniku w salce kameralnej Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie przy kawie i słodkościach. W czwartek 11 lipca po próbie zespołu tanecznego Tęcza odbyło się sympatyczne spotkanie przy grillu w parku ZOK. W wydarzeniu wzięli udział seniorzy klubu seniora Pogodna Jesień w Zbąszynku wraz z dyrektor ZOK Malwiną Kubicką. Czwartkowe popołudnie upłynęło na wspólnych rozmowach i integracji przy muzyce. W czwartek 11 lipca w sali kameralnej Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury odbyło się cokwartalne spotkanie burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego wraz z mieszkańcami, na którym włodarz miasta omówił szeroko planowane i realizowane inwestycje na terenie naszej gminy. Tradycyjnie udział w wydarzeniu wziął także przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur, który podsumował pracę Rady Miejskiej w drugim kwartale 2019 roku. Uprzejmie informujemy, że oficjalnie zamknęliśmy listę wyjazdową do Międzyzdrojów. Osoby zapisane zapraszamy w sobotę, 20 lipca na zbiórkę przy Domu Kultury. Wyjeżdżamy o godzinie 6 rano. Prosimy o punktualne przybycie. Strefa Chillout. Wszystkie osoby lubiące wypoczynek w klimatach chilloutowych zapraszamy do naszej strefy relaksu, która czynna będzie w dniach od 24 do 27 lipca w Parku za Domem Kultury. Miejsce będzie dostępne dla mieszkańców w godzinach od 18 do 23. Dodatkowo w środę, 24 lipca, zapraszamy wszystkie dzieci do parku, gdzie pojawią się gigantyczne dmuchańce, zaczarowana rakieta, myszka Miki i zjeżdżalnia Dino. Dodatkowo chętni będą mogli skorzystać z przestrzeni do grillowania w godzinach od 16 do 18. Zapraszamy!